Oto mapa Jungle Roll. W dzisiejszym odcinku 20 osób będzie się na niej chować i używać skinów, przez które nie będzie ich widać. Co mu uda się wygrać? Oglądajcie do końca. A few moments later. Jak możecie zobaczyć, 20 osób już jest gotowych do chowanego. Ja odpalam customa i w dzisiejszym odcinku robimy chowanego na Jungle Rollu. Oczywiście dzisiaj będziemy szukać we dwójkę. Dajemy im 30 sekund, żeby się schowali. I zaczynamy. I będziemy mieli dzisiaj 4 rundy. Także my z Evelą idziemy dokładnie w to miejsce. Ja odpalam tutaj stoper. Mają 30 sekund na schowanie się. I jeśli kogoś znajdziemy, nie będzie miał dostępu do kolejnych rund. Rafał podgląda z Kubaniec. Dobra, wydaje mi się, że 3, 2, 1, szukamy. Subskrybujcie kanał, jak lubicie Stumble Guys. Evela, szukaj, szukaj, dawaj tutaj kogoś. Tam pewnie pod mostem siedzą, tak mi się wydaje. Oczywiście tutaj nie dość, że musimy szukać, to jeszcze mamy takie utrudnienia, jak na przykład to bagno. Ale widzę, że tam wszyscy na począteczku się schowali, także Rafał, szybko, szybko. Właśnie, Ewela, ja też tu widzę gości, tylko nie mogę tego przejść, także ja idę tutaj w prawą stronę, a ty jak będziesz kogoś miała, to mów. W ogóle ktoś tam do wody wskoczył. O, o, i prawie spadłam, ale dobra, idziemy. Na razie ja nikogo jeszcze nie znalazłam, także na razie no nie idzie zbyt dobrze. Ewela, mamy jeszcze jakieś półtorej minuty i ja znalazłem tutaj pierwszą osobę i jest to Naxi, także ja zapiszę sobie twój nick, Naxi. Ja wydaje mi się, że mam kogoś tutaj i mamy tutaj rycerza schowanego za słupkiem, także zapraszamy cię, rycerzu, tam na mostek, na sam początek. Ja przychodzę do Eweli, Ewela, jak kogoś będziesz miała, no to mów. Ja mam tutaj kogoś, ale mam tylko i wyłącznie, bo widać jego nick, ale patrzcie się, jak on się schował. To była 200 IQ kryjówka. Dobra, Ewela, ja już jestem prawie u ciebie i z tego, co widzę, to tutaj jest rycerz. Rycerz, gość w czapeczce i jeszcze jest taki szary. Czy ty ich wszystkich znalazłaś? Ja znalazłam tylko dwie osoby, rycerza i tego drugiego w kapelusiku. Ale ten w kapelusiku to w ogóle powinien chyba to wygrać. Mam teraz kurę tutaj. Kurę znalazłam. Dobra, to ja mam Siasia z tego, co widziałem i mam tutaj tego rycerza. To ja, Sebix. Także chłopaki, wy odpadacie. Ja tutaj jeszcze znalazłam takiego gościa w kapelutku czy w czapeczce, także też tutaj zapraszamy na początek. A Rafał tam sobie tańce jakieś wyprawia. Widzicie to? Zamiast szukać mało czasu, to on tutaj tańczy. Tutaj gonię jakiegoś gościa, ale on mnie zwiewa, ale ja go dogonię. O nie, ej, oni tutaj, Rafał, mają 200 IQ kryjówki, oni... Gdzie by tam się ktoś schował, ale nie zdążyłam go znaleźć. Startujemy z rundą numer 2, oczywiście znowu 30 sekund. Ewela, patrzymy w ziemię i idziemy gdzieś bardziej na środek mapy, żeby oni pod koniec się tam nie czuli bezpiecznie. Czyli mam już iść do przodu? Tak, możesz iść do przodu i ja już patrzę w dół. Dobra, mamy na schowanie się jeszcze tylko i wyłącznie 15 sekund. W ogóle, Rafał, musimy patrzeć na pewno w drzewach, bo oni się chowają, oni wchodzą tak jakby do drzewa, do tej, wiesz, do tej kory. Okej, 30 sekund minęło. Zaczynamy i mamy tutaj kaczkę pogrom, także nieźle się gościu schowałeś, gratulacje. On nie mógł przejść i spadał cały czas z tego i dlatego. Dobra, także kaczka odpada i chyba mamy jeszcze jakieś boty w grze, ale dobra, Ewela, teraz prowadź ty. Dobra, ja bym poszła tutaj tym boczkiem, patrzmy tutaj właśnie w te drzewa, bo widzisz, tu się da wejść w to drzewo i cię totalnie nie widać, także musimy na pewno zwracać uwagę. Ej, tu ktoś z tyłu jest! Tu jakaś kura się schowała. Ej, prawie ją ominęliśmy, a on nas chciał przechytrzyć, że my idziemy w tamtą stronę, a on tutaj na początku się schował. Także, panci, nieładnie. Czyli mamy kolejną osobę, czyli zostało nam do znalezienia tylko i wyłącznie 10 osób. Ej, najgorsze jest to, że zanim my tam dojdziemy, to nam połowę czasu tutaj minie, więc tutaj pasowałby pobiec, Rafał, dawaj. Właśnie tam są dwie osoby na samym końcu, ale nie mamy ich ników, to jest najgorsze. Więc, Ewela, musimy tutaj zrobić wszystko, żeby jeszcze tam zdążyć dojść. Dobra, idziemy, oni tam biedni nie mogą wyjść, czyli my, żeby tam iść, to będziemy musieli... Patrz, jak oni się skuli, skubani! Ale to my też się skujmy i szybko będziemy mieli ich niki w takim razie. I tutaj mamy Ewelę i mamy tego ufoluda. Mamy go i mamy tutaj Matix 222, został znaleziony. Dobra, mamy El Miko, tutaj się pojawił w tej, w palmie, także Miko i... I kto tam jeszcze był, Ewela? Matix chyba, Matix coś tam 222? Ja tutaj kurę jakąś gonię. A, nie zdążyłam. Na mapie pozostało tylko 9 osób. Ja odpalam tutaj na 30 sekund. I Ewela, jak myślisz, ile osób uda nam się teraz znaleźć? Ja mam teraz właśnie taktykę. Chodź ze mną, tak jak wcześniej zrobiliśmy, żebyśmy byli bliżej, bo i tak nie podglądamy, kto gdzie jest. Bo później musimy się znowu wrócić, żeby oni się tam na początku nie schowali. Ale tutaj czekajmy, żeby, wiesz, szybko dojść tam na koniec, bo wszyscy się tam chowają na końcu. I co ciekawe, mamy włączone niki, przynajmniej widać niki na daleko i w następnym właśnie takim chowanym wyłączymy te niki. I tak, Ewela, czas minął, 30 sekund, prowadź. Dobra, lecimy. Oczywiście tutaj musimy przejść bez skucia, bo jak się skujemy, to tracimy nasze cenne sekundy, a tutaj mamy tylko 2 minutki na szukanie, więc to jest naprawdę bardzo mało. Dobra, jesteśmy. Cofnij się tam, bo tu jest ten misiek. Cofnij się i przejdź od drugiej strony. Jak ci ludzie tam w ogóle przechodzą? Ja idę po miśka, ja idę po miśka. Mam nadzieję, że mi się uda. Ja tutaj, patrzcie się, poświęcam się dla miśka.
Nie. Ej, Ewela, ja będę miał osobę, Wreszcie tutaj ktoś będzie. Dobra, Emilek i Ksawerski i Muszla. Trzy osoby naraz znalazłem. A ja tutaj mam Nincytrusa, mam tutaj znalazłam, także przez to, że chciałam się cofnąć, to dzięki temu tutaj ktoś się cofnął i ty go znalazłam. Ja mam jeszcze tutaj jedną osobę. Ewela, zapamiętaj nick, jak możesz, bo ja mam tutaj Bart4XX. Ja się cofam, żeby iść po tego Miśka. Nie wiem, czy zdążę, bo chyba już mało czasu zostało. Lecimy tam. Misiek tam tańcuje sobie z Kubaniec pod krzaczkami, a jak ja tam nie zdążę dojść, to będzie przypał. Mi uciekł ziomek, tutaj jakiś dobry gracz. Jest spraw paną do wody, my się skłaznam blisko niego. Miś, ja to zrobił! Mam Peterek to jest. Ewela, Rafał, co ty zrobiłeś? Ja tam specjalnie szłam taki kawał, a teraz stąd nie wyjdziemy. No to wskoczmy, patrz, wskakujemy tutaj i mamy Peterka, słuchajcie, czyli nawet nie wiem, ile osób jeszcze zostało, ale bardzo mało. Ej, tylko fajnie, że wiesz, ja się odrodziłam na samym początku, bo tutaj się skłam na początku, a ty tam gdzieś wiesz z przodu, cwaniaczku. Na prawo masz gościa. Ja właśnie się cofam do Eweli i to jest... Nin, jakiś Nin, co to za ziomek w ogóle tutaj? Ja go znalazłam, ja już go znalazłam. Okej, widzowie, wielki finał i teraz, jako że mamy wielki finał, mają minutę na schowanie się, a my półtorej minuty na szukanie. My z Ewelą idziemy na środek, jakby co. Ewela, chodź za mną, jak możesz, i idziemy na razie z nimi. Patrz, aha, dobra, idziemy na razie z nimi i zobacz sobie, jakie są skiny, bo to na pewno nam dużo pomoże. To są jacyś komandosi, jakiś zombiak i jakiś tutaj pilot. Rafał, gdzie tam idziesz z nimi? Nie podglądaj. No nie, ja powiedziałem, że idę na środek, idę trochę dalej, żeby oni się tu nie czuli bezpiecznie na końcu, więc ja stoję dokładnie w tym miejscu, patrzę w ziemię, zamykam oczy i tylko trzy osoby są do znalezienia. Wielki finał i Rafał, co jest do wygrania? W dzisiejszym odcinku do wygrania mamy darmowe kręcenie kołem na koncie wygranego oraz wygraną na odcinku. I uścisk prezesa, piernika. Tak, i uścisk prezesa. Dobra, wydaje mi się, że macie 10 sekund. Ewela chce mnie tutaj zrzucić, ale my ją zrzucimy. 10, jestem 9. Gruba, to mnie nie zrzucisz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ewela, robimy teraz tak, ja idę w inną stronę niż ty. Jest, Rafał, tam. Czekaj, dawaj go, ja widzę zombiaka. Zombiak kampi przy tym, przy murku z trawką. Mamy teraz dużo czasu, bo zaczęliśmy od środka i wydaje mi się, że zostały dwie osoby. Ewela spadła, ale dobrze, bo wiesz, jak on by mi tutaj uciekał, no to w takim razie... Dobra, ale ja będę już widział, dobra. MKUW gra odpada i wielki finał, Ewela, zobacz tam po lewej stronie, musimy zobaczyć na jego nick. Jest, tu ktoś kampi z pacią w drzewie, ej, tak szczerze, najpierw widziałam tamtego komandosa, ale nie widziałam jego niku i tutaj przyszłam sobie koło drzewka i było widać nick, także no szczęście w nieszczęściu, szczęście dla komandosa. Chodźmy zobaczyć na ostatnią osobę, która wygrywa i jest to dokładnie Siemek. Ej, ale on musi być dobry w tego Stumble Guysa, bo on tutaj przeskakuje po wszystkim. Pokaż, jak ty tu robisz parkour. Co ty gadać, ja tu z tego buta nie mogę wyskoczyć i męczę się, a on z łobu do buły i ten. Dobra, także Siemek wygrywa dzisiejszy odcinek, wy wbijajcie na ten i trzymajcie się na razie. Piona.